и попадет под трамвай. Неужели вы скажете, Чыжбы что сам так собой покировал? Неправильно ли а может покировал ним кто-то зупełnie inny? Совсем другой. Ну, ма пан охоте запалить? Який пан люби? Ма пан до выбору? Jakie pan lubi? No, naszą markę. Nasza marka. Proszę bardzo. Niech to diabli. Da. Człowiek jest śmiertelny, ale... Człowiek jest śmiertelny. To jeszcze pół biedy. Czasem jednak jest śmiertelny niespodziewanie. Nie potrafi przewidzieć nawet tego, co będzie robił dziś wieczór. To już przesada. Wiem, co będę robił wieczorem. Oczywiście, jeśli na Bronnej ni z tego, ni z owego nie spadnie mi cegła na głowę. Cegła nigdy nie spada na głowę ni z tego, ni z owego. Panu cegła nie zagraża. Proszę mi wierzyć. Pan umrze inaczej. Może mi pan powie jak? Z przyjemnością. Merkury w drugim domu, księżyc zaszedł, wieczór sześć, nieszczęście. Utną panu głowę. Kto? Wrogowie? Interwencje? Nie. Rosjanka, komsomołka. To mało prawdopodobne. Mało prawdopodobne. Tak jednak będzie. Proszę mi powiedzieć, co będzie pan robił dziś wieczorem, jeśli to nie tajemnica. Teraz pójdę do domu na Sadową, a o 10 w Masolicie, Moskiewskim Stowarzyszeniu Literatów, odbędzie się posiedzenie, któremu będę przewodniczył. Naznaczone na 10 часов zasiadanie i ja będę na nim przewodniczyć. Nie. Tak się nie stanie. Tego być niekak nie może. Почему? Dlaczego? Bo Anuszka już kupiła olej słonecznikowy i już go nawet rozlała. Tak więc posiedzenie się nie odbędzie. Tak, że zasiadanie nie состоится. Co ma do tego olej słonecznikowy i Anuszka? To jasne, co ma do tego olej? Nie byliście czasem obywatelów domu dla umysłowo chorych? Byłem i to nieraz. Gdzież to ja nie bywałem? Szkoda tylko, że nie zdążyłem zapytać profesora, co to jest schizofrenia. Przyjdzie panu samemu o to zapytać, Iwanie Nikołajewiczu. Skąd pan wie, jak się nazywam? Wszyscy znają poetę Iwana Bezdomnego. Przepraszam. Proszę tu chwilkę zaczekać. Muszę pogadać z kolegą. Z przyjemnością. Tak mi tu dobrze pod lipami. Nigdzie mi się nie śpieszę. To nie turysta. To szpieg. Rosyjski emigrant, który się tu przedostał. Wylegitymuj go, bo da nogę. Tak myślisz? Wierz mi. Udaje głupka, żeby wypytać o to i owo. Słyszałeś, jak mówi po rosyjsku. Zatrzymajmy go, bo zwieje.
Wybaczcie, panowie, że w ferworze dyskusji zapomniałem się przedstawić. Oto wizytówka. Paszport i zaproszenie do Moskwy na konsultację. Zaproszono pana w charakterze konsultanta? Tak. Jest pan Niemcem? Tak, chyba tak. A konsultacja z jakiej dziedziny? Jestem specjalistą od czarnej magii. Na ciebie. I dlatego zaproszono pana do nas? Tak. W Bibliotece Narodowej odkryto oryginalny rękopis Herberta z Aurillac z X wieku. Poproszono mnie, żebym go odcyfrował. Jestem jedynym specjalistą na świecie. Jest pan historykiem. Tak. Dziś wieczorem na Patriarszych Prudach zdarzy się ciekawa historia. I proszę pamiętać, Chrystus istniał. Mamy na tę sprawę zupełnie inny pogląd. Co mają do tego poglądy? On po prostu istniał i już. Musiałyby być jakieś dowody. Nie potrzeba żadnych dowodów. W białym płaszczu z podbiciem koloru krwi. Z krwawym podbojem. Wczesnym rankiem 14 dnia wiosennego miesiąca Nissan, kolumnadą łączącą oba skrzydła pałacu Heroda Wielkiego, przeszedł prokurator Judei Poncjusz Pilat. Dochodziła 10, szanowny Iwanie Nikołajewiczu. Nadzwyczaj interesujące opowiadanie, ale zupełnie nie zgadza się z tym, co mówi Ewangelia. Pan powinien najlepiej wiedzieć, że to, co mówi Ewangelia, nigdy nie miało miejsca. Nie można traktować Ewangelii jako źródła historycznego. Racja. Nie da się też potwierdzić, że to, co pan nam teraz opowiedział, w istocie się wydarzyło. Myli się pan. Jest ktoś, kto może to potwierdzić. Sam osobiście byłem świadkiem tych wydarzeń. Tylko w tajemnicy, incognito. Proszę nikomu ani słowa. Nikomu ani słowa. I pełniejszy sekret. Od jak dawna jest pan w Moskwie? Dopiero przyjechałem. To wszystko jest prawdopodobne, nawet bardzo. I Piłat, i dziedziniec, i cała reszta. Przyjechał pan sam, czy z małżonką? Sam. Zawsze jestem sam. A gdzie pańskie bagaże? W metropolu? Gdzie się pan zatrzymał? Ja? Nigdzie. To gdzie pan będzie mieszkał? W pańskim mieszkaniu. Bardzo mi miło, ale... U mnie nie będzie panu wygodnie. Mam lokatora. A w metropolu są wspaniałe apartamenty. Diabeł też nie istnieje? Nie ma żadnego diabła. To naprawdę ciekawe. Czego tu u was nie tknąć, tego nie ma, więc diabła nie ma. Proszę się uspokoić, profesorze.
Proszę tu chwileczkę posiedzieć z towarzyszem bezdomnym, a ja skoczę na róg do telefonu. A potem odprowadzimy pana, dokąd pan sobie życzy. Pan przecież nie zna miasta. Niech pan dzwoni. Na pożegnanie błagam, niech pan uwierzy chociaż w to, że diabeł istnieje.